Są tacy goście, do których zaproszenia się zbieramy i zbieramy i zbieramy i zbieramy. Dzisiaj właśnie będę miał takiego gościa, z którym porozmawiamy o tym, czy da się generować duży przychód, mając małą firmę. Kim jest solo przedsiębiorca? W jaki sposób tworzyć newsletter, który sprzedaje i jak zarządzać tym newsletterem, aby nasza baza klientów, którą tam posiadamy, była jak najbardziej wartościowa i była tą bazą, która od nas realnie kupuje. Pogadamy też o wielu tematach dookoła biznesowych, również o tym, kim jest solo przedsiębiorca. A naszym gościem będzie dzisiaj Marek Jankowski z małej, wielkiej firmy. Zapraszam Was serdecznie. Witam Cię serdecznie, Marku. Fajnie, że udało się w końcu umówić. No, cześć, Patryk, dzięki wielkie, też się cieszę. Słuchaj, zacznę od standardowego pytania, bo to jest pytanie, którym zawsze zaczynamy nasze rozmowy. Co tam można od Ciebie kupić, powiedz? <laughs> A, bardzo dobre pytanie. E, wiesz co, to zależy, czego potrzebujesz. No, <laughs> sprzedaż dobra zaczyna się od badania potrzeby, ale podejrzewam, że tak jak Tobie, e, to pewnie przydałaby się i mogłaby bardzo fajnie zadziałać reklama u mnie w newsletterze, dlatego że docierasz za... Śmieszne pieniądze za 319 zł w tej chwili docierasz do 14 tysięcy solo przedsiębiorców, więc to jest, wiesz, no petarda z mojego punktu widzenia. Wiesz, to w jednym odcinku nawet mocno mówiłeś o wynikach, które wygenerowały ci te reklamy. Jeżeli dobrze pamiętam, to zrobiłeś taki dosyć mocne, mocno to porozbijałeś na cząsteczki pierwsze. To powiedz tak z ciekawości, bo to akurat pamiętam. Powiedziałeś, że 60% maili jest twoich otwierane. Tak, 65, no tak. Okej, okay, 65%, to, to, przepraszam, to moja pomyłka, ale wiem, że te 60, to w ogóle wiesz, dla mnie to był jakiś game changer. Ja usłyszałem, że można mieć otwieralność. Ja mam akurat na poziomie 33%, mniej więcej. Też trochę tych strategii stosuję, o których ty powiedziałeś, ale zadam pytanie tobie, bo to. Po to, po to tu jesteś. Jak doprowadzić swój newsletter do takiego porządku, żeby ta otwieralność była chociażby nawet na poziomie 40%? No bo nie oszukujmy się, 60%, 65% to jest w ogóle jakiś wystrzelony wynik. Wiesz co, to jest sporo różnych czynników. Pierwsza sprawa: jakiego masz operatora, przez jaką firmę wysyłasz mailingi? Ja? Mailer Lite, a ty? E, ja. Przerzuciłem się na takie hiszpańskie rozwiązanie. To się nazywa Akumba Mail, bo byłem hmm. też na Mailer Lite i zauważyłem, że Mailer Light, o ile on ma mnóstwo zalet i jest naprawdę super fajny, wygodny i w ogóle ma też nawet wersję polską, to Mailer Light czasami nie widzi niektórych otwarć. Więc może być tak, że te statystyki, które widzisz, są trochę zaniżone, bo on po prostu nie, 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 nie zauważył, że ktoś otworzył. To jest jedna sprawa. Ale e, wielkość listy wpływa na. E, Współczynnik otwieralności. Ile masz osób na liście? Ja mam w tym momencie 2700. 2700, ok. No to to już jest taka lista niemała. Jak długo ją zbierałeś? Rok. ja mam też, to też podkreślę, bo ja mam dosyć taki, taki określony model, jak ja zbieram y, ludzi Aha. do newslettera. Ja w praktycznie żaden sposób ludzi nie zachęcam. W sensie takim, że masz tylko na mojej stronie na dole, że jeśli chcesz dostawać nowe treści sprzedażowe, to tam kliknij sobie tutaj. I od czasu do czasu, jeżeli robię jakieś kampanie sprzedażowe, no to naturalnie ci, którzy dokonają zakupu, przenoszę ich do listy newsletterowej, gdzie mam też klientów, którzy kupili. Ja w inny sposób nie zbieram, nie tworzę żadnych lead magnetów, nie tworzę żadnych innych pierdół, które miałyby mi generować trochę taki sztuczny ruch. Wiesz co? Bardzo mnie zaciekawiło to, co powiedziałeś, więc nawet sobie zajrzę na Twoją stronę, bo chciałem dokładnie zobaczyć, jak to jest sformułowane. Już tutaj przewijam na dół i. Na dole hmm. może być, ale może też nie być, bo w tym momencie ja mam stronkę w zmianach, nie? Igor a, okay, nad nią okay. pracuje, więc może być tak, że on to w ogóle usunął w tym momencie, okay, bo... Ale ja... Widzę, widzę. Chcesz, dostawa... chcesz, chcesz więcej darmowej wiedzy? Zostaw swój mail, a dostaniesz ode mnie raz w tygodniu maila z linkami do nowych treści tekstowych, audio i wideo. Ok. E, wiesz co, może być tak, że mm... No, trzeba by zobaczyć treść tego maila, bo, bo wracając, bo już tutaj się wiesz, roz, rozproszyłem i chcę rozwiązać tysiąc problemów naraz. Natomiast mm. co zrobić, żeby więcej ludzi otwierało? Pierwsza sprawa, to czy ktoś otworzy, czy nie, e, zakładając, że on dostał tego maila, no bo to też różnie bywa, że te maile gdzieś tam trafiają do spamu i tak dalej. E, ale zakładając, że on dostał tego maila i zobaczył, że ten mail przyszedł, to są dwie zasadnicze rzeczy, które wpływają na to, czy człowiek otworzy. Jedna rzecz to jest nadawca, Mhm. Czyli pytanie, czy w nadawcy jesteś ty, czy to jest tam, nie wiem, biuro, małpa, coś tam. Mhm. Druga sprawa, to jest oczywiście temat maila. No i to są, to są jedyne dwie rzeczy, które wpływają na to, czy człowiek otworzy, zakładając, że, że zobaczył w ogóle taką wiadomość w skrzynce. Więc na współczynnik otwarć to ci może pomóc. I teraz, jeżeli chcesz podnieść współczynnik otwarć, no to możesz popracować nad tymi. Tematami maili, żeby one bardziej zachęcały do kliknięcia, ale może być też tak, że ludzie w pewnym momencie, gdybam, no bo, bo musiałbym po prostu podostawać trochę Twoich maili, żeby powiedzieć coś więcej, ale może być tak, że ludzie w pewnym momencie doszli do wniosku, że te treści nie są dla nich, nie, nie rozwiązują ich problemów w danym momencie i przestali je otwierać, niezależnie od tego, co ty tam napiszesz w, w, w temacie. Więc tutaj no, trzeba by było zrobić parę eksperymentów. To, co w moim przypadku świetnie działa. To jest kilka rzeczy. Po pierwsze, jak ktoś się zapisuje do mnie na newsletter, to ja mówię w zasadzie coś podobnego jak ty, czyli dostaniesz przydatne treści, ale mówię tak, w każdym tygodniu w poniedziałek, rano dostaniesz ode mnie maila, w którym będą, w którym będą cztery przydatne wskazówki dla ciebie jako solo przedsiębiorcy, czyli hmm. konkretnie cztery wskazówki, konkretnie dla solo przedsiębiorcy, plus jedno polecenie jedno, jednego narzędzia albo jednej książki. I to daje bardzo konkretną informację, co, czego się można spodziewać. Druga sprawa, ja mam też na stronie archiwum newslettera. Więc jeżeli ktoś chce, może sobie podejrzeć, jak to wygląda w środku, jak to wyglądało w poprzednich wydaniach, i on te, czy on tego chce. No i na współczynnik otwarć wpływa też to. Że ja regularnie, to znaczy co trzy miesiące, czyszczę swoją listę. Jeżeli ktoś od trzech miesięcy nie otwiera moich maili, to jest automatycznie usuwany. W przypadku Mailer radziłbym to zdecydowanie poprzedzić takim mailem. Yy, Według mojego systemu nie otwierasz moich maili, czy na pewno chcesz je dalej dostawać, czy nie. Jeżeli chcesz, to kliknij. Dlatego, że jeżeli tego nie zrobisz, to z powodu tego, o którym powiedziałem wcześniej, że maile lightning, których otwarć może nie widzieć, no to możesz wyrzucić osobę, która otwiera twoje maile, ale po prostu system z jakiegoś powodu tego nie dostrzega. Także to jest to. Ja też robię coś takiego jak powtórna wysyłka. To znaczy wysyłam newsletter w poniedziałek rano, a osoby, które nie otworzą go do Czwartku, w piątek rano dostają powtórkę. Tylko ci, którzy nie otworzyli pierwszego maila. Mhm. Znowu, to wymaga systemu, który widzi te otwarcia, no bo inaczej będziesz wkurzał ludzi, którzy otworzyli i dostają drugi raz. U mnie zdarza się czasami, że ktoś mówi, dlaczego dostałem tego maila drugi raz, ale dzieje się tak wtedy, kiedy ktoś ma na przykład jakiś folder na newslettery i otwiera je tam raz w tygodniu. No więc jeżeli ja mówię, jeżeli od poniedziałku do czwartku nie otworzyłeś, to dlatego w piątek dostałeś przypomnienie. I ja wiem że ludzie chcą tych przypomnień, dlatego że zbadałem to, dlatego że zapytałem ludzi, między innymi zrobiłem taką ankietę wśród moich odbiorców, w jaki dzień tygodnia chcielibyście dostawać newsletter. I były dwa dni, które miały najwięcej głosów, poniedziałek i piątek. Poniedziałek trochę więcej, piątek trochę mniej. Więc z tego powodu te dni u mnie to są poniedziałek i w piątek i ja zawsze, jeżeli ktoś mówi dostałem ten mail wcześniej, no ale rzeczywiście nie otworzyłem, więc, więc jakby teraz rozumiem, dlaczego dostałem powtórkę. Ja mówię, ja dlatego wysyłam dwa razy, bo wiem, że są ludzie, którzy od poniedziałku do czwartku mają tyle roboty, że nie mają czasu zajrzeć do tych newsletterów. Więc ten piątek to jest takie przypomnienie. Nie, jeżeli nie masz czasu otwierać od poniedziałku do czwartku, to po prostu nie przejmuj się tym, jak otwierasz w sobotę wszystkie maile. To nie przejmuj się tym, że masz dwa ode mnie. Już wiesz teraz, że to wystarczy otworzyć jeden z nich i tam w tym drugim jest to samo. No wiesz, w szczególności właśnie dla mnie ważny był ten podpunkt, o którym mówiłeś, o tym regularnym czyszczeniu bazy mailowej. Ja też trochę tak podchodzę, wiesz, w ogóle do sprzedaży, do zarządzania bazą klientów, że no niestety, ale od czasu do czasu trzeba tam zrobić przesiew i trzeba zobaczyć, kto w ogóle idzie z nami w ramię w ramię. Ja też często mówię, że na przykład w swoim crm nie zbieram śmieci, czyli jeżeli ja nie zakwalifikuję pozytywnie klienta, to ja go nie dodaję do CRM-u tylko po to, żeby tam mieć sztukę dla sztuki, bo to nie ma najmniejszego sensu. Później sam sobie zakłamuję pewne dane. A propos tytułu, który, o którym mówiłeś, to mam jednego maila, bo to o tym nie powiedziałem, ale mam jednego maila, który był otwierany na poziomie tam chyba 72%. I uwaga, zrobiłem największy test marketingowy, nawet od mojego znajomego marketera dostałem to od razu takiego, takiego SMS-a, że widzę, że wszedłeś na wyższy poziom wyjebania w marketingu. Dosłownie. Bo wysłałem, ci, którzy dostali tego maila, doskonale wiedzą już, o którego chodzi. Wysłałem maila, w którym w temacie wpisałem słowo dupa. Mhm. Słownie. I później normalnie treść, wiesz, taka jak tam w mailu, żeby zobaczyć. Ja chciałem dwie rzeczy zobaczyć. Po pierwsze, ile osób otworzy tego maila. Po drugie, żeby automatycznie wypisały się osoby, które, wiesz, no trochę mają, trochę mają inne flow niż ja. Tak. i notabene w ogóle jedna osoba tylko mi odpisała na tego maila, że ona sobie nie wyobraża w ogóle jak można takiego maila wysłać i tak dalej a cała reszta tu się działy bardzo ciekawe sceny, bo ja zacząłem dostawać smsy wiadomości przez Messengera, przez Whatsappa, ludzie mi odpisywali na maila że ktoś mi się chyba wkradł na skrzynkę i wiesz albo że mam jakąś awarię i to było cudowne i uwaga tydzień później zrobiłem kontynuację tego, bo napisałem w temacie maila tylko dupy wam w głowach i wrzuciłem statystyk Wiesz, jakie są normalnie i jakie były tutaj? I to dla mnie było takie mega ciekawe doświadczenie, żeby właśnie tych ludzi zweryfikować. Wiesz I co, my... to możesz jeszcze jedną rzecz zrobić. Możesz zrobić tak i to w MailerLite jest taka funkcja. Cześć, ja z małą przypominajką. W dniach 15-28 kwietnia trwa przedsprzedaż mojej nowej książki MVP Sprzedaży. Jak być sprzedawcą, którego rozchwytują firmy i kochają klienci. To książka, która pomoże Ci wynieść swoją sprzedaż na zupełnie inny level. I w ramach przedsprzedaży otrzymujesz całkowicie darmową dostawę i imienną dedykację. Moje wcześniejsze trzy książki cieszą się bardzo dobrymi opiniami, więc i tej książki nie może zabraknąć swojej kolekcji. Wejdź na stronę www.mdpsprzedaży.pl i nabądź swój egzemplarz. Link do książki znajdziesz również w opisie tego nagrania. Że wysyłasz, robisz test AB, no. wysyłasz ten sam mail z dwoma różnymi tematami, i to wygląda tak, że powiedzmy, jak masz 2700 w bazie, to do pierwszych na przykład 200 osób wysyłasz maila, który połowa z nich dostaje jeden temat, połowa z nich dostaje inny temat. I w zależności od tego który nagłówek jest skuteczniejszy, który więcej ludzi otworzy, to cała reszta bazy, czyli 2,5 tysiąca, dostaje maila już z tym lepszym nagłówkiem na przykład godzinę później. Także to można bardzo fajnie zrobić i wykorzystać, to, bo, bo my nigdy nie wiemy, który nagłówek... Wiemy. Znaczy, jeżeli masz coś tak um, kontrowersyjnego i, i innego jak, jak dupa, no to pewnie, że to... Jakby można podejrzewać, że to zadziała. Ale jeżeli się zastanawiasz, czy taki nagłówek, czy taki, no to można to łatwo przetestować i, i wtedy jakby nie, nie zastanawiać się, tylko zobaczyć, co ludzie klikają. No, słuchaj. Wcześniej w swojej wypowiedzi wybrzmiało to słowo, które chciałbym, żeby było takim motywem przewodnim naszej rozmowy. Wybrzmiało to ten twój slogan: solo przedsiębiorca. Mm. Ja tutaj nawiążę do słów mądrego człowieka, które usłyszałem kiedyś w życiu, bo warto później pewnie zapomnę je powiedzieć, ale kiedyś usłyszałem, że prowadzenie firmy jest zajebiste. Do momentu, aż zatrudnisz pierwszą osobę, doświadczyłem, przeżyłem, jest w tym sama prawda. I teraz, kim twoim zdaniem, kim jest solo przedsiębiorca, o którym często wspominasz? Wiesz co, no ja mam podobne doświadczenia, dlatego że ja też, kiedy zaczynałem w ogóle, zakładałem firmę, to marzyło mi się, miałem tam w głowie taki obraz, że mam firmę, która ma 200 pracowników i ja mam biuro, wiesz, na szczycie wieżowca i w ogóle jest cudownie. No ale właśnie zacząłem szukać tych ludzi, zatrudniać i okazało się, że to nie jest tak znowu fajnie. Więc e, solo przedsiębiorca to jest przedsiębiorca, który działa Samotnie, w pojedynkę, solo. I to oznacza, że. Możesz oczywiście korzystać, jak pewnie każdy, czy prawie każdy przedsiębiorca, no nie, nie robi sobie księgowości sam, tylko zleca księgowej czy, czy zleca do biura rachunkowego rozliczanie podatków. Więc na podobnej zasadzie można korzystać z pomocy specjalistów, którzy ogarniają nam pewne rzeczy w firmie. Natomiast chodzi o to, że po prostu nie budujemy struktury, nie budujemy zespołu, dlatego że. No, są ludzie tacy jak ja, dla których to jest bardzo duże obciążenie. To jest duże obciążenie i psychiczne, no bo, bo odpowiadamy gdzieś tam za, to, za, za tych ludzi i za ich środki do życia. Z drugiej strony to jest obciążenie finansowe, dlatego że. Dopóki to się wszystko fajnie kręci, rozwija, skaluje i, i ci ludzie mają co robić i to przynosi pieniądze, no to jest rewelacja. Ale jeżeli przychodzi jakiś kryzys, albo jeżeli ci się właśnie cała firma rozłoży, pochoruje i zostajesz nagle z tą robotą e, sam i ty też jesteś chory, no to jest duży problem. Więc e, są pewne obciążenia z tym związane. Także solo przedsiębiorca, osoba, która sama. Prowadzi firmę. Oczywiście nie każdą firmę da się tak prowadzić, żeby było jasne. To się najlepiej sprawdza w takich przypadkach, kiedy generalnie zarabiamy na swojej wiedzy. Czyli jeżeli robisz szkolenia, możesz być śmiało solo przedsiębiorcą. Jeżeli jesteś psychologiem, jeżeli jesteś dekoratorem wnętrz, fotografem, scenarzystą, i tam, no nie wiem, no można, można mnóstwo różnych rzeczy wymyślić. I taka jedna cecha, która z mojego punktu widzenia odróżnia solo przedsiębiorca od na przykład freelancera, jest taka, że solo przedsiębiorca stara się zbudować coś, co pozwoli mu zarabiać wtedy, kiedy nie pracuje. I to okay. mogą być albo Jakieś produkty, najczęściej produkty online, nie tylko online, no bo możesz wydać książkę, która się sprzedaje, wiesz? Tam jest fulfillment, który wysyła tę książkę do ludzi, ale najczęściej są to produkty online, no bo one mają bardzo, właściwie prawie żadne koszty replikacji, można je sprzedawać, skalować bez problemu. Albo, jeżeli ktoś potrafi programować, no to może to być oprogramowanie i wtedy też ono się łatwo skaluje, a można przy jakichś takich prostych rozwiązaniach, narzędziach ogarnąć to samemu super też wspomniałeś o freelancerach w tym wszystkim i to jest ta różnica dla mnie jest bardzo ważna wiesz ja nawet kiedyś miałem taki pomysł na to żeby nagrać odcinek podcastu dlaczego moim zdaniem to jest oczywiście moje zdanie freelancer nigdy nie zarobi dużych pieniędzy to jest mam taki mam takich swoich kilka wniosków przez współpracę z różnego rodzaju freelancerami i uważam że Większość freelancerów nie jest gotowa na to, żeby przebić się. będę myślę, że powyżej kwoty 15 tysięcy złotych, to nie są gotowi, żeby to zrobić. Z różnych powodów. nie? To, to jak gdyby te powody odstawmy na bok. Ale to hmm, wspomniałeś o tym, że to ta, 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 ta różnica to jest taka, że solo przedsiębiorca może zarabiać nawet wtedy, kiedy nie pracuje. A są jeszcze jakieś różnice, Twoim zdaniem, w podejściu takim solo przedsiębiorcy a freelancera? Wiesz co? Znaczy generalnie freelancera kojarzy się zwykle z takimi zawodami kreatywnymi. To właśnie freelancer, nie wiem, fotograf, scenarzysta, grafik, a solo przedsiębiorca niekoniecznie. Znaczy, zwykle nie mówi się o psychologu, który ma własny gabinet, że jest freelancerem. No, on po prostu jest psychologiem. Więc jedna rzecz to jest to takie, to takie powiązanie, które my mamy słowa freelancer z zawodami kreatywnymi. Druga sprawa to jest właśnie to skalowanie i to tworzenie niezależnych źródeł przychodu. I chyba to jest najważniejsze. Tak, tak, zastanawiam się, czy coś jeszcze, ale nic mi nie przychodzi więcej do głowy. A różnice w myśleniu? To Wiesz, tak. Co? To, 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 to jest związane z tym właśnie oderwaniem przychodów od naszej własnej pracy. Dlatego, że z punktu widzenia freelancera, no, jest takim domyślnym stanem, że ja. Łapie zlecenia, łapie projekty i pracuje przy tych zleceniach i projektach, więc jeżeli nie wykonuje pracy, no to nie zarabiam. A z punktu widzenia solo przedsiębiorcy, y, oczywiście może tak być, że ja zarabiam wtedy, kiedy pracuję, na przykład udzielam konsultacji, ale solo przedsiębiorca cały czas gdzieś przerabia sobie tę myśl. Co tu zrobić, żeby zarobić, a się nie narobić? I to jest podstawowa różnica w myśleniu, która jest właśnie związana z tworzeniem tych takich zasobów, które przynoszą nam pieniądze, bez wkładania na bieżąco pracy w to, żeby tam coś się kręciło. Ok. A żeby zostać dobrym solo przedsiębiorcą, to jakie umiejętności i cechy będą nam przydatne? Brr, wiesz, to no jest tego sporo. Na pewno trzeba. Trzeba tak, trzeba być osobą, która jest samodzielna, która nie. Jak jesteś w zespole, to bardzo często odkrywają osoby, które przechodzą z etatu na własną działalność, zwłaszcza z korporacji. I odkrywają, że kurczę, jednak na tym etacie, kiedy byłem, to ja robiłem swoje. I działo się mnóstwo różnych rzeczy, o których ja w ogóle nie wiedziałem, a ktoś tam jest z tyłu robił. Mhm. Więc to, to jest pierwsza sprawa, że trzeba mieć świadomość, że to wszystko będzie na moich barkach. I oczywiście ja mogę część tych rzeczy wydelegować, uprościć, i tak dalej. Ale jednak to wszystko odpowiedzialność jest na mnie. No, nikt za mnie nie podejmie pewnych decyzji. Druga sprawa to jest właśnie decyzyjność. To jest to, że jeżeli jestem solo przedsiębiorcą, to no, mogę teoretycznie robić to, czego oczekuje klient za każdym razem, ale to nie jest najlepsza droga. To znaczy, ja powinienem mieć jakiś pomysł na siebie, jakąś strategię, jakąś ideę, i bardzo często to ja powinienem klientom stawiać granice. Czy dyktować warunki w tym sensie, że powinien mieć własne zasady, których się trzymam, bo jeżeli tego nie będę robił, to być może na początku oczywiście skorzystam, bo złapię trochę więcej zleceń, ale bardzo szybko się wypale, dlatego że każdy klient. Będzie chciał czegoś innego. Jeden będzie oczekiwał, że będę z nim rozmawiał przez telefon, drugi będzie chciał, żebym szybko odpisywał na maile, trzeci będzie mi wysyłał informacje przez messengera, czwarty będzie miał nadzieję, że jak do mnie zadzwoni o 23, to ja też odbiorę i za. Zajmę się jego problemem. No i tutaj trzeba jakoś to ogarnąć, żebyśmy po prostu nie popłynęli w tym wszystkim. Także jest, to są takie rzeczy organizacyjne też, żebyśmy umieli nad tym zapanować. Także no to, to pierwsze, które przychodzą mi do głowy, na pewno jest tego więcej, bo po prostu jesteśmy trochę takim człowiekiem orkiestrą. Natomiast jedna rzecz bardzo ważna, która z mojego punktu widzenia odróżnia solo przedsiębiorcę od takiego przedsiębiorcy, który buduje zespół i. i yy, jego firma rośnie, to jest pewna mentalność związana właśnie z rozwojem. To znaczy, typowy przedsiębiorca nastawia się na to, że jego firma będzie się rozwijała. Jest w ogóle taka jedna z definicji przedsiębiorstwa, no to jest taka, że to jest taka pewna organizacja, która generuje coraz większą wartość dla akcjonariuszy czy tam udziałowców. Mhm. Więc wniosek jest taki, że jeżeli w tym roku zarobiłem 500 tysięcy złotych, to w przyszłym. No, Powinienem zarobić przynajmniej te 600, a w następnym 800, a w następnym milion, a w następnym milion 200. I jakby cały czas trzeba rosnąć, no bo wszyscy tego oczekują i ja tego oczekuję, no bo buduję tę firmę, zatrudniam tych ludzi, więc ta struktura jest coraz większa i teoretycznie każdy pracownik gdzieś powinien wpływać na, na wzrost tego dochodu i ułatwiać osiąganie lepszych wyników, ale. Jeżeli jestem solo przedsiębiorcą, to po prostu tak się nie da. To znaczy, ja mogę oczywiście skalować się, rosnąć dzięki temu, że tworzę produkty online czy tworzę oprogramowanie i to może być bardzo e, imponujący wzrost i wynik, ale ta granica jest związana z tym, że jeżeli to ja za tym wszystkim stoję gdzieś tam tak na końcu, to moja doba ma 24 godziny i solo przedsiębiorca nie nastawia się na to, że będzie rósł w nieskończoność. Solo przedsiębiorca najczęściej przyjmuje sobie jakiś pułap dochodów, który jest dla niego satysfakcjonujący i do tego dąży. Jeżeli przekroczy, super, to wtedy raczej jak ma do wyboru, to woli odpocząć, zluzować, odpuścić, a nie zacharowywać się w nieskończoność, żeby ten wynik śrubować, dlatego że jemu wystarczy. To jest tak, jak wiesz, jak. Yy, Przedsiębiorca buduje kolejne szklarnie, żeby tam wyhodować yy, coraz więcej pomidorów i sprzedawać do kolejnych sieci handlowych, a solo przedsiębiorca ma swój ogródek i on tworzy sobie firmę po to, żeby jemu się fajnie żyło, żeby jego ta firma wyżywiła i żeby zapewniła mu spokojne, komfortowe życie, żeby mógł pójść na przedstawienie do szkoły córki, kiedy ona tam występuje w dowolnym momencie, żeby mógł sobie pojechać na wakacje, kiedy mu pasuje, a nie po to, żeby tworzyć coś ogromnego. Super. Bardzo, bardzo fajnie sprostowane. I jeżeli mówimy o tych solo przedsiębiorcach, mówimy w ogóle o skalowaniu firmy, to wiesz, mnie, mnie, zresztą opisałem to w mojej drugiej książce, zawsze bawi taki przykład, że masz firmę XYZ i zatrudniasz pierwszego handlowca, on Ci przynosi 50 tysięcy złotych przychodu, no bo tak to trzeba nazwać. I teraz... Co drugi taki szefu firmy myśli sobie, że jak ja teraz zatrudnię kolejnych dziewięciu, będę miał dziesięciu handlowców, to będę miał pubańki zaraz, nie? I nie bierze pod uwagę miliona zmiennych czynników, takich jak nasycenie rynku, takich jak predyspozycje i tak dalej, i tak dalej. Tylko on już z góry patrzy, że zaraz będę miał pół bani, a za po półbanii, zaraz będę robił pięć milionów, bo zaraz będę miał setkę ludzi i tak dalej. I do, mi się bardzo podoba to podejście tego solo przedsiębiorcy, które ty bardzo mocno promujesz. A powiedz mi w takim razie, bo tak historycznie, jak w ogóle przyszedł ci pomysł na małą, wielką firmę? Bo to taki jest też, wiesz, ciekawy slogan, nie? Mała, wielka firma. Tak, wiesz co? To było tak, że mm, ja miałem. Na początku taką firmę, w ogóle moja pierwsza firma to była agencja opiekunek, później to się przerodziło w takie centrum rozwoju dziecka, zajęcia rozwojowe dla małych dzieci, gdzie były właśnie panie pedagogoszki i tam w małych grupach z tymi dziećmi pracowały, żeby te dzieci się fajnie rozwijały. Mhm. I żeby uświadomić i jakby. Nie wiem, czy pracowałeś kiedyś z osobami takimi z branży edukacyjnej, ale generalnie wtedy tak było i te osoby, które do nas trafiały, to były najczęściej dziewczyny, które właśnie skończyły studia i to była bardzo często dla nich pierwsza praca. Ale ponieważ uczyły się pedagogiki, studiowały pedagogikę, to miały takie poczucie, że one pewnie pójdą do jakiejś placówki oświatowej, więc tam karta nauczyciela, jakieś takie zasady, i kompletnie nie miały. Świadomości, jak działa prywatna firma. Mhm. To, to, to nie jest szkoła, która dostaje dotacje z budżetu, tylko po prostu no, to tutaj jakby trzeba zwracać uwagę na pewne rzeczy, które w szkole w ogóle są zorganizowane inaczej. I w ramach te, te, tego naszego Centrum Rozwoju Dziecka. Razem z moim przyjacielem, z którym razem prowadziliśmy tę firmę, robiliśmy takie wewnętrzne szkolenia o takich podstawach biznesu, takich zupełnie najprostszych rzeczach, skąd się biorą w firmie pieniądze. O. I kiedy przygotowywałem takie szkolenia i zbierałem do nich materiał, to uświadomiłem sobie, a właściwie uświadomiła mi to moja ówczesna dziewczyna, obecna żona. Że w zasadzie mówi ona, mówi, wiesz co, tyle tego zebrałeś i tak masz to fajnie ułożone, że mógłbyś z tego książkę zrobić. Dla mnie w pierwszej chwili to był w ogóle, jakby nie mieściło mi się to w głowie, no bo książka to mi się wydawało, wiesz, no pisarze piszą książki, poważni ludzie. A to był 2008 rok jednak. Więc też moja świadomość była inna i też rynek wyglądał inaczej, nie było self-publishingu czy, czy czegoś takiego. Więc no stwierdziłem, ok no spróbuję. Zebrałem ten materiał, spisałem to i uderzyłem do trzech różnych wydawnictw. Dwa były zainteresowane, no i okazało się, że wydawnictwo Studio MK rzeczywiście tę książkę wydało. I książka miała taki roboczy tytuł, tam Sekrety efektywnego zarządzania finansami w małej firmie, czy coś takiego. I redaktor, naczelny wydawnictwa Studio MK, pan Jacek jak już nie żyjący, niestety, on tak usiadł ze mną, spotkaliśmy się tam u nich w, biuro, w biurze w Warszawie, i on mówi. Panie Marku, ten tytuł, jakby, no to, to, to nie, finalny tytuł powinien być inny. Ja bym to nazwał, ja wiem, może mała, wielka firma. I on wymyślił tytuł książki. O. A tytuł książki stał się później tytułem podcastu, dlatego że on właśnie też mnie zachęcał, pan Jacek, żeby jakoś. Tę książkę promować jak najbardziej się da. On mówi: My, oczywiście, ze swojej strony będziemy coś tam robić, ale też zachęcam, żeby Pan przy każdej okazji promował. Więc zastanawiałem się, jak to promować. Zapytałem Pawła Tkaczyka, który jest bardzo młodym człowiekiem, i Paweł mówi: Wiesz co, może byśmy nagrali podcast? No i, i tak się zaczęło. Ja w pierwszej chwili zapytałem: Co to jest podcast? On mi to musiał wytłumaczyć, no bo to jeszcze mało kto wiedział. I rzeczywiście w 2009 roku zaczęliśmy nagrywać wspólnie podcast Mała, Wielka Firma, i stąd, stąd się wziął podcast. No a później już jakby poleciało kolejne odcinki. Okej, okay, no to jest takie. Takie ciekawe historie takie ciekawe w sumie się wytworzyło, że to wszystko e, powstało. W sumie to przypadkiem, nie? Trochę, no bo. Dokładnie tak. Jakby, jakby na to nie spojrzeć. No i dobra, no i dokąd zmierza teraz ta mała, wielka firma twoja? Wiesz co, to jest tak, że ja bardzo długo traktowałem ten podcast jako hobby. I hmm. to była dla mnie odskocznie od mojej codziennej pracy, a moją codzienną pracą było wydawanie czasopisma Branża Dziecięca i redagowanie tego czasopisma, dlatego że no, stworzyłem sobie takie czasopisma, byłem redaktorem naczelnym. Hmm. Ale w pewnym momencie yy, przeniosłem się do, do Anglii, gdzie mieszkam w tej chwili, i zauważyłem, że trudno mi coraz trudniej być redaktorem naczelnym czasopisma, które opisuje to, co się dzieje w sklepach, na rynku i tak dalej, nie będąc na tym rynku. Znaczy, no ja mogę iść sobie do sklepu z zabawkami i w Sheffield i, i zobaczyć, jak tam to wygląda. No ale to niewiele zmienia w sytuacji właścicieli sklepów w Polsce i niewiele im to daje, poza jakąś inspiracją być może, ale jednak czułem, że dobrze by było być tam na miejscu. I znalazłem taką osobę, która zastąpiła mnie w roli tego redaktora naczelnego, uwolniło mi to sporo czasu. No, i tak bawiłem się cały czas w tę małą, wielką firmę, nagrywałem ją, ale w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że chciałbym też zacząć ją monetyzować, no bo, bo to jest, z mojego punktu widzenia, jeżeli ktoś kupuje Twój produkt, to jest najwyższa forma docenienia. Znaczy, jeżeli publikujesz jakieś treści, to ludzie mogą Cię poklepywać po plecach i dziękować, i lajkować, i pisać, że super, ale. Tak naprawdę prawdziwym testem tego, czy to, co ty robisz, jest użyteczne, jest to, że ktoś ci za to zapłaci, bo wtedy ta wartość jest zmierzona w pieniądzach. I, no i zacząłem tworzyć produkty online. Najpierw to był kurs tworzenia podcastów i długo tylko ten kurs oferowałem, a rok temu Zdecydowałem, że tak naprawdę no, czas najwyższy trochę zmienić kierunek i mała, wielka firma też się zmieniła. O ile wcześniej to był podcast z wywiadami, z ludźmi z różnych obszarów biznesu, to rok temu podjąłem decyzję, że to będzie podcast, który będę nagrywał solo, jak to solo przedsiębiorca, dlatego że też widziałem nawet po uczestnikach mojego kursu podcastowego i to było zabawne, że ktoś z mojego kursu podcastowego mówi, wiesz co, czy ty mi możesz polecić kogoś, kto o marketingu mi coś może powiedzieć, bo oni mnie kojarzyli, znaczy oni nie wiedzieli. Że ja się znam na marketingu. Oni kojarzyli mnie z dziennikarzem, który zaprasza gości do wywiadów i zadaje im pytania. Natomiast nie mieli takiej świadomości, że ja tam, no jakby całe życie najpierw studiowałem marketing, a później robiłem marketing, robiąc własną firmę. I że to jest właśnie to, co w prowadzeniu firmy z mojego punktu widzenia jest najbardziej atrakcyjne. Więc, więc jakby zdecydowałem, że, żeby gdzieś Zmienić ten mój wizerunek z dziennikarza na solo przedsiębiorcę, który właśnie pomaga firmom w marketingu, bo to też robiłem de facto w moim czasopiśmie. Branża dziecięca to jest czasopismo, które pomaga sklepom z zabawkami i artykułami dla dzieci sprzedawać. To też jest czasopismo de facto o marketingu i sprzedaży. Więc, mm. więc po, to, po to była ta zmiana. No i, i w tej chwili Mała Wielka Firma to jest taki podcast, z którego solo przedsiębiorcy mogą się dowiedzieć, jak. Pozyskiwać klientów i jak rozwijać ten swój jednoosobowy biznes. No to jak pozyskiwać tych klientów? Jest taki ciekawy odcinek, pytałem Cię o niego kuluarowo. To był odcinek, nie będę ukrywał, bo ja w ogóle gorąco Was zachęcam do tego odcinka. Ja go dzisiaj nie mogłem namierzyć przed naszą rozmową, także może, może Marek się za chwilę z Wami podzieli, jak to zrobić. Natomiast to był taki odcinek, który będę jako przy skręcaniu mebli miałem odpalonego, ale miałem go na tyle odpalonego i na tyle mnie zaangażował, że zapamiętałem dokładnie dużo test z tego odcinka. Tam był taki fantastyczny odcinek, czy musisz mieć stronę internetową, bodajże, żeby pozyskiwać klientów. To coś takiego było. I tam podawałeś 20, bo. Podajże sposobów na pozyskanie klientów. Coś takiego było. Tak. No to, no to jak to zrobić? No co? Wszystkie, wszystkie 20 sposobów. Nie, jest... wiesz, możesz chociaż krótko powiedzieć, ale chodzi mi o samą o sam fakt, że wiesz, bo dzisiaj żyjemy w takich czasach trochę, że jak jesteś, śpiesz, masz doświadczenia z marketingiem, to prawdopodobnie masz taki uśmiech jak teraz na twarzy, jak widzisz, gdzie ktoś pisze w internecie, że szukam kogoś, kto stworzy mi stronę internetową, wizytówkę, która notabene nie ma żadnego sensu, wiesz, to w ogóle... Bez sensu jest w ogóle robić tą stronę, to już chyba lepiej tej strony nie mieć i komuś po prostu nie dać, nie wiem, 300 zł, no, bo ile może wiesz, wziąć jakiś tam chłopaczek, co ci postawi jakieś byle coś do byle czego. I zawsze tak sobie myślę, że jak ktoś mówi strona internetowa wizytówka, to się zastanawiam, czemu on sobie po prostu wizytówek nie nadrukuje, no bo to jest moim zdaniem lepszy sposób, no, taki prosty tip. Ostatnio jak znajomy do mnie przyszedł, który zaczął nową działalność i zaczął pracować w rynku takim nazwijmy to inwestycyjnym, bo to oni wiesz inwestują pieniądze w produkcję filmów, w, różnych, w różne takie grube przedsięwzięcia, dosyć wysoka stopa zwrotu, czasami trzeba trochę dłużej na nią poczekać, i on do mnie mówi, wiesz, skąd on ma wziąć klientów, jeżeli on działa na zimno. A mieszka na Wilanowie Warszawskim. Mhm. Ja mówię, stary, mówię, masz 10 tysięcy miejsc, gdzie ludzie zostawiają kasę bo tam masz mnóstwo usług, byłem nieraz na jego osiedlu, no bo to bardzo dobry znajomy, więc wiesz, nie raz u niego byłem i tam masz, wiesz, same barbershop. tam nie masz zakładu fryzjerskiego, tak, tak. tylko masz studio pielęgnacji włosów i barbershopa, nie, czyli to Aha. samo, tylko cztery razy drożej, no tak w dużym skrócie. Ja mówię, ja, ja na Twoim miejscu znalazłbym sobie jakąś drukarnię, która w akcji promocyjnej, no bo bardzo często drukarnie dają takie promki, tam 100 wizytówek za złotówkę, czy 1000 wizytówek, żeby tylko wygenerować LIDA. Mówię, tam bym sobie nadrukował wizytówek za parę złotych. Mówię, te wizytówki rozniósłbym po tych takich miejscach, gdzie wiesz, masz jakieś wejścia i zostawiłbym tam wizytówki. Dla niego to było takie odkrycie, ale ba co się działo dalej? On do mnie mówi, stary, ja nie wierzyłem, że ten telefon do mnie zadzwoni. Tak, no to jest tak, że ponieważ mamy przekonanie i rzeczywiście tak jest, że wszyscy są w tym internecie, siedzą w tych mediach społecznościowych, no to, że, że tamtędy trzeba docierać i że jak mamy tę stronę internetową, no to, to, to jest taki punkt, gdzie ludzie mogą trafić. No ale właśnie, żeby oni tam trafili, to nie jest takie proste. To naj, najprościej trafią wtedy, kiedy już to znają, bo wtedy rzeczywiście wpiszą sobie imię, nazwisko i, i pewnie nas znajdą. Ja. Nie, żeby nie było, ja nie zniechęcam nikogo do, do, nawet do takiej prosty, prostej strony wizytówki, dlatego że jeżeli na przykład chcę budować markę osobistą i sobie zarejestruję taką prostą stronę pod moimi imieniem i nazwiskiem i nawet będzie tam tylko jakieś dane kontaktowe proste, to kiedy ja zarejestruję tę domenę, to ona już z punktu widzenia Google'a będzie pracować w tym sensie, że będzie się budował jej staż, będzie się budować jakaś historia. Jak lub będę występował na przykład na konferencjach, ludzie będą szukać informacji o mnie i trafią na tę stronę, to dla Google'a znowu będzie to sygnał, że gdzieś ktoś tam wchodzi, czyli ta strona nie jest taka zupełnie od czapy. I z czasem może się okazać, że ja za dwa lata zacznę nagrywać podcast na przykład i zacznę wrzucać tam kolejne odcinki, tam się zacznie pojawiać jakaś treść, ta strona będzie żyć, będą tam sygnały znowu dla Google, że coś tam, tam się dzieje, więc e, dużo łatwiej mi będzie przyciągnąć ruch na stronę, która ma już pewną historię, niż taką stworzoną przedwczoraj. Także e, do, nawet ta wizytówka może się przydać, ale rzeczywiście absolutnie ona nie jest e, niezbędna i w wielu przypadkach ona nie jest wcale najbardziej efektywna, zwłaszcza na początku. No bo pierwsza sprawa, jeżeli chcemy pozyskać klientów, to zamiast liczyć na to, że ja sobie tam w internecie powieszę jakąś stronę i ludzie tam trafią, to po prostu idźmy tam, gdzie są ci klienci. Tak jak powiedziałaś o tych wizytówkach i, i tych różnych miejscach, gdzie można ich spotkać, e, potencjalnych klientów, no to zamiast czekać z założonymi rękami, dobra, no to może ktoś przyjdzie, ja czasami na targach widzę takie stoiska, że wiesz. <śledzimy> Siedzą, siedzi ktoś na stoisku, wciśnięty w. Tam na plecy tego stoiska, tak pod ścianą siedzi na krześle, ręce założone, nos w telefonie. I tak naprawdę. Nawet jakbyś chciał tam podejść i o coś zapytać, to nie masz pewności, czy nie będziesz przeszkadzał. A są ludzie? Ale to tak? tutaj jeszcze mam dygresję, bo tak. najczęściej to są ludzie, którzy mają więcej sprzętu niż talentu, bo oni najczęściej mają stoisko takie, wiesz, wypasione, że tam wszystko się świeci, dyskoteka trwa, tak. a, oni, a oni, później faktycznie... narzekają, tak, później narzekają, że targi nie działają, bo ludzie nie przychodzą. A są, a są tacy ludzie, którzy na tych samych targach, mając gorszą lokalizację w ogóle stoiska, wychodzą gdzieś do tych ludzi. Zapraszają ich do... ...sprawą, to idź tam, gdzie są twoi klienci. Czy to będą jakieś grupy na Facebooku, gdzie będziemy odpowiadać ludziom na pytania i, i wyłapywać tych, którym możemy pomóc. Czy to będzie jakieś obserwowanie postów pod, komenta, pod, pod znaczy komentarzy, pod postami ludzi, którzy robią to, co ty, żeby znowu poznać lepiej potrzeby klientów i wyłapać. Widziałem kiedyś taki post... To była jakaś firma zajmująca się renowacją samochodów. I oni pokazali zdjęcia takiego samochodu, który właśnie skończyli robić. No, perełka, naprawdę coś pięknego. I od razu w komentarzach tam się posypało: A czy możecie mi to zrobić? A czy taki samochód? A czy taki? I być może taka firma ma. No bo to jest bardzo pracochłonne i czasochłonne zajęcie renowacja takich samochodów. Być może taka firma ma takie obłożenie, a klient chciałby ten samochód szybko że nawet jeżeli Klient jest zainteresowany tą konkretną firmą, ale oni mu powiedzą: Stary, no w przyszłym roku przyjdź. To ja jestem w stanie takiego klienta złapać, jeżeli oczywiście też mam dobrą jakość usług. Nie dlatego, że stworzyłem lepszą stronę czy coś takiego, tylko zobaczyłem człowieka z potrzebą i potrafiłem tę potrzebę zaspokoić. Czy jakieś marketplace'y i tak dalej, one też no jakby wiadomo, tam też jest wojna cenowa, ale znam takie przypadki, gdzie ludzie na marketplace'ach potrafili jednak znaleźć klienta, zaoferowali mu coś takiego małego, drobnego, taniego, a kiedy Klient zobaczył wartość ich pracy, a oni poznali tego klienta i zobaczyli jego większe potrzeby, byli w stanie mu sprzedać dużo większą rzecz już w normalnej cenie, dzięki temu, że złapali ten pierwszy kontakt. Także pierwsza sprawa to iść tam, gdzie są Twoi klienci. Druga sprawa to daj jakąś próbkę tego, co robisz. I w przypadku Ludzi, którzy publikują treści w internecie, no to tą próbką są często te treści, no bo, bo właśnie dzielimy się swoją wiedzą, pokazujemy, jak, jak podchodzimy do różnych problemów. Czy to będzie newsletter, czy to będzie podcast, czy to będzie wideo, czy to będzie, będą posty na LinkedInie, czy jeszcze coś innego, czy to będzie portfolio, gdzie pokazujesz swoje prace. Ważne, żeby klient zobaczył, jak ty myślisz. Jaką, jakie masz doświadczenie, jakie masz umiejętności, itd. No i tak dalej. No i do tego też nie potrzebujesz strony internetowej, bo nawet jak robisz portfolio, to graficy używają tam też yy, serwisów takich jak Dribble czy Behance. Nie musisz na własnej stronie trzymać tego portfolio. No i, i trzecia sprawa to trzeba przyjąć zamówienie. I tutaj znów nie musisz mieć do tego strony, dlatego że w zależności od tego, jaki biznes prowadzisz, jeżeli to jest biznes, biznes lokalny, to jak masz dobrą wizytówkę Google, to klient nie potrzebuje Twojej strony. On potrzebuje znaleźć specjalistę, którym jest w zasięgu takim, żeby, żeby mógł mu pomóc. I zadzwonić do niego, albo wysłać maila. Nie trzeba do tego strony. Można przyjmować zamówienia przez jakiś formularz, czy przez wysłać link do jakiegoś kalkulatora, gdzie klient może sobie nawet sam wycenić taką usługę. Także absolutnie można sobie spokojnie poradzić bez strony internetowej i skutecznie klientów zdobywać od momentu przyciągnięcia uwagi do momentu transakcji. No, ale wspomniałeś o dzieleniu się wiedzą trochę, bo wspomniałeś o tych próbkach, i ja akurat. Wiesz, ja akurat jestem fanatykiem dzielenia się wiedzy, wiedzą i ja, że ilość materiałów, które wypuszczam, wiesz, czasami ludzie myślą, że ja mam jakiegoś suboptura, no bo idą podcasty, idą YouTube, idzie blog, idzie tak dalej, ale to też powoduje, że ja mam kalendarz na miesiące do przodu wypchany. I miałeś też ten odcinek o tym dzieleniu się wiedzą. Tam trochę, jak gdyby, kiedy odsłuchałem tego odcinka, to dużo, z wieloma rzeczami się naprawdę zgadzam. Ja trochę nie rozumiem obaw ludzi przed dzieleniem się wiedzą, bo taka podstawowa. Wiesz, ja nigdy nie zrozumiem tego, że część ludzi myśli, że ich wiedza jest tak tajemna, może za takimi jakimi bardzo skrajnymi przypadkami. Nie ale że ich wiedza jest tak tajemna, co się tą wiedzieć. Z wiedzą jest trochę, z tym dzieleniem się wiedzą jest dokładnie tak samo jak z książką, że ja często powtarzam ludziom a propos książki, że mieć książkę to nie przeczytać, przeczytać to nie zrozumieć, a zrozumieć to nie wdrożyć w ogóle. To tak są jest. trzy zupełnie osobne rzeczy i one często w ogóle nie idą w parze, więc a co ty byś powiedział ludziom, którzy chcieliby zacząć publikować, chcieliby zacząć dawać te swoje próbki, samplingi, no, ale mają tam taki opór, że nie wiem, bo mnie zaraz coś skrytykuje, bo zresztą mówiłeś też o, o tym, że boją się konkurencji, że tam konkurencja tylko czyha, żeby im się noga podwinała i tak dalej. Co byś powiedział takim ludziom? Wiesz co, znaczy, jeżeli ktoś chce, bo, bo zakładamy, że ktoś chce dzielić się wiedzą, tylko ma pewne obawy. Więc jeżeli chce, to już jest bardzo dobrze. To, to e, już świadczy o tym, że widzi w tym jakąś wartość i też być może no, no, czuje, że ma coś. Cennego, co może ludziom pomóc. I to jest świetny punkt wyjścia. Teraz. Te wszystkie rzeczy, o których powiedziałeś, to, że tam konkurencja nas zobaczy, to, że ktoś może nas skrytykować, to jest prawda. To rzeczywiście może się zdarzyć. Tyle tylko, że tak samo jak zakładamy firmę, no to możemy zbankrutować. Jak wychodzimy na ulicę, to możemy wpaść pod samochód. Znaczy, każde działanie wiąże się z jakimś ryzykiem, ale jakbyśmy za każdym razem się blokowali tym ryzykiem, to byśmy nic w życiu nie zrobili. To byśmy po prostu nic. nie wyszli z domu i w ogóle nic nie zjedli, bo to może jest zatrute i tyle. No jakby długo byśmy nie pożyli w ten sposób. Więc warto mieć świadomość, że często jest tak, że jeżeli coś budzi, my chcemy to zrobić, ale to budzi naszą obawę, to prawdopodobnie jest to dla nas ważne. I przełamanie tej obawy oczywiście no, nie ma jednego sposobu. Jeżeli to jest jakaś bardzo duża fobia, no, no to tam jakaś psychoterapia pewnie musi wkroczyć, żeby, żeby to rozwiązać. Ale kiedy. Popatrzymy na innych ludzi, którzy robią to, co my byśmy chcieli robić, to zauważymy, że kurczę, oni publikują, ktoś tam ich czasem skrytykuje, ale czy z tego powodu oni e, przestają publikować? No nie, znaczy bardzo często jest tak, że jeżeli publikujesz wartościowe treści i pojawia się jakiś taki maruder, który zaczyna cię atakować, to w pewnym momencie twoja społeczność zaczyna Cię bronić. I, I wsiada na tego marudera, dlatego że ci ludzie, którym pomagasz, są po twojej stronie. I myślę, że to jest taka świadomość, którą warto mieć. To znaczy, ja, jeżeli dzielę się wiedzą, to ja to robię w określonym celu i dla określonych osób. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że ta treść jest głupia, czy jakaś tam, to, to po prostu nie jest dla niego. No i tyle, no pomylił drzwi. Tyle tylko, że jak ludzie pomylą drzwi, no to zwykle w normalnym życiu, no przepraszam, i wychodzą. A tutaj ktoś wchodzi, wiesz, wchodzi ktoś do Twojego mieszkania i zaczyna się awanturować, to nie jest to mieszkanie, do którego on chciał wejść. No, sorry. Jeżeli chodzi o konkurencję, czy, czy to, że ktoś Ci wytknie błąd, po kolei, jeżeli ktoś Ci wytyka błąd, to jest kilka możliwych sytuacji. Generalnie może być tak, że ma rację. Że rzeczywiście wyłapał. Ja wczoraj chyba miałem taką sytuację. Napisałem jakiś post na LinkedInie i e, ktoś skomentował, to, to było akurat a propos tam takich kontrowersyjnych nagłówków, które przyciągają uwagę. Z mojego punktu widzenia, jeżeli dasz mocny nagłówek, to ryzyko jest takie, że ta treść się poniesie, ci ludzie przyjdą, ale to mogą być ludzie, którzy są zupełnie niezorientowani w tym, co ty robisz. Więc może być tak, że. Przyciągniesz niewłaściwy tłum, po prostu. Dostałem komentarz od, od Kamila Bolka, bo tam akurat była mowa o YouTubie. Kamil Bolek się świetnie zna na YouTubie i on powiedział, wiesz co, ryzyko jest trochę inne, że jeżeli przyciągniesz ludzi, którzy nie będą. Zainteresowani tym, co masz do powiedzenia, to watch time będzie bardzo krótki, to znaczy ci ludzie bardzo szybko będą wypadać z tej treści, mm -hmm. i to będzie negatywny sygnał dla algorytmu YouTube'a. I to będzie sygnał, że twoje treści są nieciekawe. I teraz tak, z jednej strony, Kamil powiedział, że ja nie mam racji, znaczy można, można tak to zinterpretować. Ale ja mu powiedziałem, okej, okay, ja się w 100% z tobą zgadzam. Tyle tylko, że ja. Pisząc ten post, miałem na myśli trochę inną sytuację, że ta treść jest interesująca dla ludzi, że oni tam zostają. Tyle tylko, że to nie jest moja grupa docelowa, to znaczy ta treść jest interesująca dla ludzi, ale to nie są ci ludzie, którzy ode mnie coś mogą kupić. Więc tutaj jakby to, to strasznie jest zawiłe, kiedy się o tym opowiada w ten sposób, ale generalnie ktoś może mieć rację i ty też możesz mieć rację. To, że ktoś w pierwszej chwili powie ci, że jest inaczej niż napisałeś, to nie znaczy, że obie strony nie mają racji. Może być tak, że naprawdę się pomylisz. I spoko, I jakby w takim momencie ja mówię, kurczę, Dziękuję ci za ten post, bo dzięki, jakby uświadomiłeś mi pew, pe, pewną lukę w moim myśleniu. Uświadomiłeś mi, że to rzeczywiście może wyglądać inaczej, albo wygląda inaczej, to jest petarda. Znaczy, jeżeli się czegoś nauczyłem, to to jest super wartościowe doświadczenie. A ja myślę, że ta obawa przed takimi sytuacjami, a jeżeli ktoś się tam po prostu hejtuje, no to, to, to jest, wiesz, no, źle trafił. Myślę, że ta obawa wynika z faktu, że ludzie, my wszyscy mamy tak, że się boimy o, o nasze ego. To ego jest bardzo delikatne i boimy się, że jeżeli ktoś nam zarzuci błąd, to zniszczy naszą reputację jako kogoś, kto się zna. Więc tutaj ja zalecam taki prosty sposób, żeby nie mówić, że Twoje rozwiązanie jest najlepsze albo że jest jedyne, tylko że to jest coś, co sprawdziłeś, no bo, jakby, generalnie dobrze pisać o rzeczach takich, które sprawdziliśmy osobiście, bo wtedy no, nikt, nikt ci nie zarzuci, że kłamiesz, jeżeli mówisz o własnym doświadczeniu. Nawet jeżeli to twoje doświadczenie jest sprzeczne z regułami, które wszyscy znają i powtarzają, to nie znaczy, że ty nie masz racji. To znaczy mhm. tylko, że od tej reguły, którą wszyscy znają, jest wyjątek i ty właśnie ten wyjątek naświetlasz i pokazujesz światu. Więc nie ma, nie ma co się tego bać. No a co do konkurencji, tu już krótko, żeby się nie rozgadywać, to ogólnie nie, 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 robisz, te, nie robisz tego, nie, nie, nie dzielisz się wiedzą, nie publikujesz treści dla konkurencji, tylko dla potencjalnych klientów. No i, i konkurencja to widzi. Okej, okay, no jakby no widzi tak, sam, tak samo ty możesz wejść na treści konkurencji i komentować, ale wiemy, jak to wygląda. Znaczy, jeżeli ktoś jest rozsądny i widzi jakieś złośliwe, zaczepne komentarze. To taki komentarz zawsze świadczy o komentującym bardziej niż o autorze posta. Ja tu kilka moich dygresji muszę dorzucić. Szczyt zera nie mieć hejtera. Całe życie to powtarzam, nigdy nie zmienię. Zdania, do dzisiaj pamiętam, jak pojawił mi się pierwszy hater na moim kanale na YouTube Taki typowy hater, taki typowy troll. I e, ja pamiętam, że wtedy to jeszcze twoje też miałem biuro w Poznaniu. Przyszedłem z, z Szampanem do biura. Wy słuchajcie, mówię, mamy pierwszy mały sukces. My mamy hatera I do teraz pamiętam, do teraz pamiętam, co ten gościu napisał. A to było mistrzostwo świata, wiesz, wrzuciłem. Nagrałem u klienta na szybko jakieś wideo, ale to było, wiesz, nagrane z rąsi po prostu telefonem, bez niczego. I klient miał takie, on miał takie pianki wygłuszające, ale one już, no te pianki już swoje przeżyły, wiesz, to była taka już trochę, wyblakła zieleń i tak dalej. I gość mi napisał, uwaga, kreujesz się na bogacza, gdzie ja nigdy się nie kreowałem na bogacza, to, to, to był w pro, kreujesz się na, na bogacza, a mieszkasz w jakiejś oborze. I ja mówię, no mistrzostwo świata, jak ja czekałem na taki wiersz. Ja mam akurat bardzo luźny stosunek. Myślę, że ludzie trochę, ja trochę też myślę czasami, że ludzie mylą hating, nie, że trochę e, inaczej spoglądają niż ten hating na to, co on jest w praktyce, bo zawsze będę patrzył na to tak, że jak ktoś ma czas, żeby wejść i napisać ci głupoty, to znaczy, że on ma czas, żeby wejść i napisać ci głupoty. Ty tego czasu nie masz. A, Wiesz, a... wspomniałeś o, o błędach merytorycznych. Nie powiem w czyjej książce, bo to nazwisko już tutaj padło, ale ja znalazłem błąd merytoryczny w książce Konkretny. To co zrobiłem? Napisałem do tej osoby wiadomość prywatną, nie na forum. Bo ja żadnej Ameryki nie odkryłem, i tylko zapytałem, bo tam chodziło o konkretne badania. I po prostu tam. No no Notabene nawet można było się pomylić, bo to były badania Ellen Langer, które były zamieszczone w książce Cialdiniego, gdzie Cialdini mocno pisał o tych badaniach tam z serem i tak dalej. No i twórca napisał, że to są badania Cialdiniego, nie Ellen Langer, i ja tylko wiesz, napisałem do niego, że to tam masz chyba błąd merytoryczny. Mówię, bo to, to, są, to są te badania, nie? On napisał, łeh, kurde, wiesz, byłem święcie przekonany, że to Cialdini, wiesz. No to bene. ani się nie pokłóciliśmy. Paradoksalnie, będę też nagrywał z nim za chwilę podcast, bo tutaj e, e, to, 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 to też osoba, która jest zaproszona. Więc ten strach przed tym hejtem, e, ten strach przed tą taką, powiedzieć, ego ego może jest bardzo fajną definicją. Fajnie, fajnie że, że, że o tym powiedziałeś, bo być może tak, faktycznie dużo osób się boi, że ich ego jest w ten sposób naruszone, nadszarpnięte i tak dalej. Natomiast ja z praktyki odnieść się w tom lub we w tą. Ja uważam, że ludzie za bardzo mierzą jakość życia, nawet ostatnio wymyśliłem sobie na to nową nazwę, bo nazwałem to efektem Instagrama, i zaraz też powiem, do czego, do czego zmierzam, bo uważam, że Instagram mocno ludziom zrył berety. Nie mam nic do tego serwisu. Nawet paradoksalnie trochę go lubię, bo za prostotę jego, ale uważam, że ludzie mierzą swoje życie ilością lajków, taka ciekawostka. Która do mnie dotarła jakiś czas temu. Wiesz, że większość osób, która kupiła ode mnie moje szkolenia komercyjnie przez Linkedina, nie była u mnie w sieci? O proszę. Nie byli u mnie w sieci. Oni na szkoleniu do mojej sieci dołączyli, nie? Aha. Natomiast ja widzę tych, wiesz, ludzi na Linkedinie nieszczęśliwych, bo dla mnie Linkedin, wybaczcie wszyscy, ale robi się coraz bardziej portalem zdesperowanych i nieszczęśliwych ludzi. Gdzie ludzie robią różne dziwaczne zabiegi, których ja nigdy nie zrozumiem, i wiesz, tworzenie jakichś grupek wsparcia, które no ja nazywam wprost grupkami liz no dubków. No nie, nie nazwę tego inaczej, bo to ani z tego klientów nie ma, ani nic poza tym, że ktoś ma zbudowane ego. Będę tak puentując, zawsze powtarzam, że wolę mieć jednego lajka, ale od klienta. Nisz tysiąc lajków, tylko i wyłącznie po to, żeby pompowały moje ego. Jak ty do tego podchodzisz? Wiesz co? Znaczy, tak słucham so i myślę sobie, że mm, ty masz. Y czy, ty, czy ty kiedyś liczyłeś, ile osób przeszkoliłeś? O, kuźba. Wiesz co? No, myślę, że będzie to. To będzie mniej więcej, jeżeli liczymy, o stacj liczymy stacjonarne. To przez 13 lat będzie to między 500 tysięcy a 100 tysięcy osób, tak mniej więcej. Nie? No to teraz patrz. Każde twoje szkolenie i każda z tych osób to jest potencjalny negatywny komentarz. To znaczy, ty nie wiesz, kto przyjdzie na to szkolenie, w tym sensie, że nie wiesz, co on ma w głowie. Każda z tych osób to może być wybitny specjalista który teoretycznie przyszedł na to szkolenie po to, żeby cię skompromitować albo przyszedł dlatego, że po prostu firma go wyznaczyła, a on to wszystko świetnie wie i, i wytyka ci błędy i z całą pewnością miałeś takie osoby na szkoleniach, które za wszelką cenę, bo to w każdej grupie tak jest, że jest taki jeden mądrala, który próbuje udowodnić trenerowi, że jest mądrzejszy od niego. I kiedy ma się takie doświadczenia, to zdecydowanie łatwiej wejść do internetu, dlatego że ty po prostu tak masz przećwiczone takie sytuacje, że ty wiesz, no, znasz te wszystkie mądrości, znasz te argumenty i wiesz, że po prostu są ludzie, którzy próbują takich zabiegów, ale ty znasz 150 sposobów, jak ich zgasić, i, i nie masz takiej obawy, że nie będziesz wiedział, jak zareagować. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to. Że ty masz te doświadczenia szkoleniowe i handlowe, to jest też bardzo ważne, to jest turbo taki skill, czy, czy taka, taka cecha umysłu handlowca, to znaczy, nie da się być handlowcem, jeżeli nie umiesz sobie radzić z odrzuceniem. No bo to jest naturalna część tej pracy. I jeżeli chcesz publikować treści w internecie, to ten skill. To jest w ogóle podstawa. Znaczy, ja się nie dziwię, dlaczego ty masz takie podejście, bo ty, właśnie z tym twoim backgroundem handlowym, ty masz taką konstrukcję psychiczną, która cię uodparnia na tego typu, w ogóle, wiesz, sytuacje. Dla ciebie odrzucenie, krytyka, jakiś negatywny komentarz. to absolutnie to nie jest coś co Cię blokuje, to jest coś co Cię napędza prawdopodobnie. Dlatego, że dobrzy handlowcy tak mają, że oni po prostu podchodzą do sprawy często ambicjonalnie, jeżeli jeden drugi siódmy klient odmawia, to ja wiem, że warto zadzwonić do kolejnego, bo to nie, ta pasta nie będzie trwała wiecznie. Więc jakby nie ma dla mnie absolutnie... Nic dziwnego w tym, że Ty tak do tego podchodzisz. I myślę, że problem mają właśnie takie osoby, które w ogóle nie wyobrażają sobie siebie w sprzedaży, na przykład, dlatego że dla nich odrzucenie to jest cios prosto w serce. Okej, okay. znaczy wiesz, wspomniałeś o te, d, d, dwóch takich rzeczach, gdzie, gdzie ja dopowiem. Tak, ja uważam, że m, umiejętność radzenia sobie z odrzuceniem, to jest w ogóle, w mojej opinii, jedna z takich top pięciu cech każdego, takiego wybitnego sprzedawcy, nie? Wybitnego, że to jest, to, to jest akurat w topce ścisłej. To, 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 to jest jedno. Dwa, wiesz co? No, powiedziałeś, że ludzie nie wyobrażają sobie siebie w sprzedaży. Natomiast ja ten mit bardzo często obalam, bo paradoksalnie nie wszyscy jesteśmy sprzedawcami. Wiesz, tu ja uwielbiam ten przykład na sali szkoleniowej z panią. Nie mam nic do grażyn, żeby było jasne. Ja uwielbiam grażyny cudowne kobiety, ale z grażyną w księgowości, która jest no, średnio przyjemna w rozmowach z inną osobą. I ta grażyna nie zdaje sobie sprawy, że ona naszym klientom. Przez to, jak ona się z nimi komunikuje, sprzedaje to, czy ten klient będzie chciał wracać, czy nie. Czy ten klient będzie rozważał alternatywę, nawet chociażby przez to, że na poziomie obsługi klienta w księgowości, gdzie no nie myli się tylko ten, co nic nie robi. I to, że ja zawsze też będę taki twórcą takiej tezy, że jeżeli księgowość ma kosę z działem sprzedaży, to znaczy, że firma funkcjonuje dobrze. <laughs> Bo jakby funkcjonowała źle, to by tej kosy nie było po prostu, bo księgowość by nie miała co robić i uważam, że nie da się poukładać aż tak w 100% dobrze firmy, żeby jedno z drugim, wiesz, nigdy nie było zawirowań. Chociażby samo to, no wiesz, mówimy o solo przedsiębiorcy, tak, między prawdą a bogiem, nie? Lubisz wysyłać dokumenty do księgowego, bo dla mnie to jest najgorszy dzień, yy, który mam w kalendarzu i wszyscy wiedzą, że bez kija nie podchodzić, nie? Ładnie, to moja żona ma to samo, jak ma wystawiać dzień wystawiania faktur, to po prostu ona, ona jest nieszczęśliwa od samego rana i, i zajmuje jej to mnóstwo czasu, męczy ją to, wkurza ją to, tak, tak, no to, 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 to są zupełnie inne konstrukcje psychiczne, ale całe szczęście, że są ludzie, którzy lubią księgowość i naprawdę ich to kręci, dlatego że bez nich to by, bylibyśmy, wiesz, no jak, jak zagubieni zupełnie, no, a, a to jest kwestia tego, żeby znaleźć to... Co Tobie też pasuje, i to szczególnie w przypadku solo przedsiębiorcy jest turbo ważne, bo jeżeli patrzymy na kogoś innego, on coś robi, nam się to podoba, to wcale nie znaczy, że dla nas to też będzie dobre. Trzeba dobierać rzeczy, które pasują Tobie. Wiesz, no jednemu pasuje wideo, innemu nie pasuje wideo, jednemu pasuje pisanie, kolejnemu mówienie, kolejnemu krótkie formy, innemu długie formy, więc tutaj. Naśladowanie kogoś innego to jest najlepszy sposób na to, żeby po prostu, znaczy być może przekonać się, czy coś ci pasuje, ale na pewno nie, nie na to, żeby powtórzyć jego sukces. Okej, okay, to jeszcze muszę Cię o jedną rzecz zapytać w takim razie, bo, bo nie chcę też, gdyby mam taką zasadę, że te rozmowy trwają określoną długość, ale jest jedna rzecz, która, której mi brakuje w naszej rozmowie. Jak to jest z delegowaniem u solo przedsiębiorcy? Bo nie wspomnieliśmy o moim zdaniem no, jednej z kluczowych umiejętności, nie? czyli umiejętność delegowania. Co, 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 co powiesz w tej kwestii? Delegowanie jest. Znowu dla osób, które mają takie nastawienie, ja buduję wielką firmę, to, i, i działają na przykład w startupach, to to jest zupełnie naturalne, bo to są firmy, które bardzo szybko e, rosną, często kiedy dostaną dofinansowanie i to od razu, wiesz, jest widoczna skala. Natomiast w przypadku solo przedsiębiorcy jest czasem takie poczucie, że jak ja jestem właśnie solo, no to to jestem sama, ale delegowanie. Jest właściwie niezbędne, to znaczy, mało tego, że jest niezbędne, ono daje nam możliwość skupienia się na tym, w czym jesteśmy najlepsi, bo nikt nie jest najlepszy we wszystkim, a jako solo przedsiębiorca trzeba zajmować się wszystkim, co nie znaczy, że osobiście. No i ta księgowość jest no kapitalnym przykładem. Wiadomo, nie, 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 nie każdy marzy o tym, żeby robić rozliczenia do skarbówki co miesiąc. I problem z delegowaniem jest taki. Że boimy się, że ktoś inny nie zrobi tego tak jak my. A przecież to my odpowiadamy przed klientem za końcowy efekt. I to jest prawda. Ale to, że ktoś nie zrobi tego tak jak ja, to nie oznacza, że zrobi to gorzej. Zrobi to inaczej. A inaczej może oznaczać gorzej, ale może też oznaczać lepiej. Więc z, z mojego punktu widzenia. Ważne jest znalezienie osoby, jeżeli szukamy dobrego podwykonawcy to i, i chcemy się przekonać do delegowania, to pierwszą rzeczą jest zastanowienie się tak naprawdę, na co ja poświęcam czas. I to można zrobić bardzo prosto, zapisując sobie po prostu, nie wiem, godzina 9.30 odpisuję na maile, 9.35 tam odpisuję na komentarze na LinkedInie, 9.40 piszę tekst na stronę i tak dalej, i tak dalej. I mając taką listę stałego tygodnia na przykład, patrzę na te wszystkie rzeczy, kumuluję sobie to, ile mi co czasu zajęło i zastanawiam się, którą z tych rzeczy muszę robić ja. Iż w ogóle muszę, muszę to robić, bo to, to jest pierwsza sprawa. Więc jeżeli czegoś nie muszę robić, a ja to robię, no to albo uświadamiam sobie, kurczę, ja tego nie muszę robić i przestaję to robić, spoko. Albo mogę to Uprościć, żeby mi to zajmowało mniej czasu, albo w niektórych przypadkach mogę to zautomatyzować, żeby działo się to szybciej, albo w ogóle bez mojego udziału, albo mogę to wydelegować. Więc delegowanie jest gdzieś ostatnim stopniem całego tego łańcucha, dlatego że jest po prostu najdroższe i najtrudniejsze, no bo trzeba znaleźć odpowiednią osobę i zapłacić za, za wykonanie określonych czynności. Więc kiedy już przejdę ten łańcuszek i wiem, co chcę wydelegować, to też taka wskazówka, nie, nie delegujemy na tej zasadzie, że ja sobie wymyślę, co chciałbym robić i znajdę kogoś, kto mi to zrobi. Tylko popatrzę, patrzę na to, co ja już dzisiaj robię i co hmm. może mi pomóc odzyskać czas, który ja już na coś spędzę, wydaję, hmm. na, 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 na czymś spędzam, dlatego że dzięki temu ja. Odblokowując ten czas, który jest mało produktywny, mam więcej czasu na robienie rzeczy, które naprawdę moją firmę rozwijają. No i jak już wiem konkretnie, co ja potrzebuję zrobić, to szukam osoby pod kątem tych zadań. Szukam, nie, nie patrzę na szeroki zakres usług, nie patrzę na jakieś takie, nie wiem, na, na ładnie zrobioną stronę, chyba że zależy mi na kimś, kto ładnie robi strony, no to wtedy inna historia, tylko. Szukam pod konkretne zadania. Jak ja szukałem wirtualnej asystentki, bo to zwykle jest taka pierwsza osoba, która nam może uwolnić czas, kiedy coś delegujemy, to zrobiłem rekrutację, można powiedzieć, zrobiłem jakiś tam casting, i miałem dokładnie zdefiniowane zadania, które te osoby mają robić. W pierwszym etapie odsiałem te, które oczywiście się nie nadawały. Wybrałem, już nie pamiętam, 10 czy 20 osób i wysłałem tym osobom konkretne zadania do wykonania i zapłaciłem im za zrobienie tych zadań. Oczywiście dobrałem te zadania tak, żeby wykorzystać w firmie. Czyli jeżeli ktoś miał zrobić opis odcinka na stronę internetową, no to każdej osobie przydzieliłem inny odcinek i później miałem 10 gotowych opisów odcinków na stronę internetową. Także zleciłem po prostu 10 osobom pracę. Dlaczego? Dlatego, że wiedziałem, że osoba, którą wybiorę, będzie wykonywać taką pracę. Więc podjąłem decyzję na podstawie próbki pracy, takiej, jakiej potrzebowałem. I kiedy robiłem, bo to były różnego rodzaju zadania, kiedy robiłem te zadania, w ostatniej trójce, czy w pierwszej trójce, takiej, która dotarła do końca tych eliminacji, była asystentka, która świetnie znała się na pisaniu była świetna w sprawach organizacyjnych, to jakby druga osoba, a trzecia osoba była świetna w sprawach technicznych. I to, się, to, to było jasne po całym tym procesie i po wykonaniu tych zadań. I teraz moja decyzja, czy mnie zależy na kimś, kto świetnie pisze, czy na kimś, kto świetnie organizuje, czy na kimś, kto jest świetny technicznie. Zdecydowałem, że zależy mi na tym pierwszym, no i, i z taką osobą współpracujemy już ładnych parę lat. Ale ten wybór nie bierze się z niko. To jest tak, jak, jak dobry sprzedawca bada potrzeby klienta, żeby dopasować ofertę pod te potrzeby. Dokładnie tak samo jak szukasz osoby, której chcesz wydelegować jakieś zadania, to musisz wiedzieć, co masz do wydelegowania i musisz znaleźć osobę, która pasuje do tych zadań. Okej. Okay. No ale wspomniałeś i... o czymś tutaj, Mareczku. No. Wymaga to jeszcze jednej rzeczy. Wywalenia ego w kibel, nie? Trochę, bo A, to tak, tak jest, że tak. wiesz, że z tym delegowaniem to jest, ja mam taką bardzo śmieszną historię, tylko muszę ją opowiedzieć trochę na okrętkę, żeby nikt się nie domyślił, o jakiego człowieka chodzi, ale powiedzmy, że znam człowieka, który stworzył mega markę luksusową, zatrudnia świetnych specjalistów, płaci im kupę kasy i płaci im w sumie kupę kasy tylko i wyłącznie po to, żeby negować wszystkie ich pomysły. To jest dla mnie w ogóle fenomen na skalę światową. Że zatrudnia, wiesz, dziewczynę od marketingu, bo to, teraz to nie wiem, jakie mają stawki, ale to powiedzmy to był 2019 rok, wiesz, zatrudniał dziewczynek, które... Netto, to netto na tamten czas to, to po to, żeby wszystkie pomysły negować. Wszystkie, dosłownie z czymkolwiek nie przyszła, to on i tak chciał wrócić do jakichś starych metod, które i tak nie działają. Bo i tak nie działają, ale on, wiesz, yy, chce sobie ten. Więc tutaj uważam, że chyba z delegowaniem, to chyba na początek trzeba niestety, ale e, odłożyć swoje, swoje ego, swoją tą taką samozajebistość, to wszystko takie, wiesz, że my to wszystko zrobimy, przecież kurde, to jest moje, to ja to zrobię najlepiej. A okazuje się z biegiem czasu, że nie dosyć, że ktoś to robi za nas lepiej, robi to cztery razy szybciej, to paradoksalnie robi to jeszcze taniej, bo nasza robocza godzina jest droższa. Tak, to no przypomniałeś mi historię, tak, rzeczywiście, jak, jak oddawałem starej branży dziecięcej, to czy, nosiłem się z tym pomysłem, ale cały czas wydawało mi się, że nie ma takiej osoby w Polsce, która mogłaby to za mnie wziąć, dlatego że to jest specjalistyczne czasopismo, więc trzeba się znać na robieniu czasopisma i trzeba się znać na tej branży. No i taka osoba w Polsce była jedna, to znaczy redaktorka naczelna konkurencyjnego czasopisma, która jakby nie, niekoniecznie chciała pracować akurat dla mnie, bo miała własny pomysł na siebie. Więc e, biłem się z myślami, aż w końcu mm, mądrze ludzie mi uświadomili, e, kiedy dyskutowałem z nimi o tym, że problem jest wyłącznie po mojej stronie. Znaczy, że problemem jest to, że ja się boję oddać kontrolę. Bo oni powiedzieli coś takiego: Słuchaj, jak ty zaczynałeś to czasopismo. Czy ty się znałeś na, i na tym jednym i drugim, i świetnie znałeś branżę, i świetnie znałeś robienie czasopisma? Ja mówię skąd. Znaczy, ja nigdy wcześniej. ja pra, pra, Współpracowałem z jakąś tam gazetą, z mediami, pracowałem w radiu, ale nigdy w życiu nie robiłem czasopisma i nie wiedziałem nic o tej branży, kiedy zaczynałem. Więc zaczynałem z podwójnego zera, a mimo to udało mi się to czasopismo zbudować i rozwinąć. Więc oni mówią, teraz zobacz, jeżeli znajdziesz osobę, która zna się na jednej z tych rzeczy. Świetnie zna się na branży, i ty ją nauczysz, jak robić czasopismo. Albo umie robić czasopismo, i ty ją nauczysz branży, czy nauczy się po prostu z czasem. Korzystając z Twojego doświadczenia i Twoich kontaktów, pójdzie jej to dużo szybciej niż Tobie, no bo wchodzi już w pewnym sensie na gotowe i po prostu. Ty, ty już tylko przedstawiasz ją, komu trzeba. Więc jeżeli tak zrobisz, to znajdziesz taką osobę dużo łatwiej, bo takich osób jest dużo. Jest i dużo osób, które znają branżę i dużo osób, które się znają na robieniu czasopisma. No i rzeczywiście tak poszedłem i poszło błyskawicznie. To znaczy, popytałem znajomych, czy znają kogoś takiego z dobrym doświadczeniem dziennikarskim, kto byłby w stanie pociągnąć czasopismo i naprawdę w ciągu paru tygodni miałem znalezioną i już dogadaną odpowiednią osobę, która weszła i wskoczyła na moje miejsce i radzi sobie kapitalnie od lat. Już chyba sześciu. Więc, więc no to, to działa. To rzeczywiście tak działa, tylko trzeba uświadomić sobie, że my też nie zawsze byliśmy tacy świetni i tacy doświadczeni jak jesteśmy dzisiaj. Jeżeli my tym swoim doświadczeniem z, 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 podzielimy się z kimś, kto wejdzie na nasze miejsce, to on na pewno będzie robił to trochę inaczej, ale to nie jest nic złego. Urszula, która przejęła ode mnie prowadzenie czasu pisma, ona też wniosła ogromnie dużo rzeczy, wniosła swoje doświadczenie, a dzięki temu, że ona skupia się tylko na robieniu czasopisma, a nie tak, jak ja jeszcze na podcaście, tam kursach i innych rzeczach, to czasopismo też jest lepsze. I pamiętam, że naj, najlepszą rzeczą, jaką usłyszałem po tej zmianie, to było tak, że, że przedstawiłem nową redaktorkę naczelną na targach. Mhm. I rok później byłem na tych samych targach. Gdzie taki znajomy, z którym też tam no, spotykamy się na tagach od lat, on mnie tak wziął na stronę i mówi: Słuchaj, Marek, nie wiem jak ci to powiedzieć, ale jak, jak mówiłeś, że będzie nowa redaktorka naczelna, to miałem takie poczucie, że, no, że, że siądzie jakość tego czasopisma, bo jednak no, no, to jest nowa osoba, nie? I tak się zawahał. Ja mówię: Co, a jest lepiej. On mówi, no kurczę, no jest lepiej. Ja mówię dokładnie o to chodziło. O to chodziło, żeby to czasopismo było lepsze, i taki był mój cel. Dlatego, że wiem, że właśnie Urszula, raz, że ma świetne doświadczenie, a dwa, że będzie mogła skupić się tylko na tym. Więc tak się kończy delegowanie, jeżeli dobrze sobie to zaplanujemy i znajdziemy właściwą osobę. No i też jasno sprecyzujemy wcześniej. Nie wiemy, co my od tej osoby chcemy, bo często jest tak, jamy się zoczyniane, tak nie brzmiały bardzo mocno. I ty, jak zdefiniowałeś sobie, ktoś ci pomógł zdefiniować to, że w sumie to, to niepotrzebne jest, żeby. Miała, i to mi, tą kompetencję, wystarczy, że będzie miała jedną, drugą się uzupełni. To nagle okazało. E, to tak na końcu. E, na koniec, Marku, bo mógłbym z Tobą gadać pewnie kilka godzin jeszcze, ale na koniec, bo mam nadzieję, że wszyscy słuchający i oglądający zopali bakcyla, żeby posłuchać Cię więcej. Ja ja gorąco polecam. E, no nie da się nudzić przy chłopaku. Mąż, nie da się nudzić. Ciekawe rzeczy często mówi. Gdzie chcesz skierować naszych słuchaczy? Co powinni zrobić, żeby. Trochę więcej Twojej wiedzy zaczerpnąć, czy trochę więcej zaczerpnąć ciebie? Zapraszam na pod adres soloprzedsiębiorca.pl. Tam jest newsletter, który jest kierowany do soloprzedsiębiorców. W tym newsletterze w każdym, w każdym wydaniu są cztery przydatne wskazówki, plus polecenie jednej książki albo jednego narzędzia i też. Jeżeli ktoś jest w tym newsletterze, to dostaje też informacje o nowych odcinkach podcastu Mała Wielka Firma, więc jest na bieżąco. Może sobie wszystkiego posłuchać. I no i myślę, że to jest takie najlepsze źródło wiedzy dla osób, które, które chcą budować taki jednoosobowy biznes. Nie, nie znalazłem do tej pory lepszego. Okej. Okay. Ale to jest tylko dla solo przedsiębiorców, czy jak już mam pracowników, to już tam mam nie wchodzić? Wiesz co, znaczy, mam takie osoby, dlatego że ja też pytam, kiedy ktoś się zapisuje na newsletter, to dostaje maila ode mnie z pytaniem, właśnie czym się zajmuje i tak dalej, żeby coś tam może napisał o sobie, i, i no, część osób podpisuje, więc ja wiem, że to są różne osoby. To nie są wyłącznie solo przedsiębiorcy, ale myślę, że jeżeli ktoś dzieli się wiedzą, buduje markę osobistą, to nawet jeżeli buduję też struktury firmy, u mnie się nie nauczy, jak, jak rekrutować, jak budować zespół, jak sobie ułożyć strukturę organizacyjną. To nie są tematy, czy jak motywować pracowników. To absolutnie nie są tematy, który, którymi ja się zajmuję, ale dowie się u mnie właśnie, jak tę markę osobistą wzmacniać, jak dzielić się jedzą w atrakcyjny, fajny sposób, co robić, żeby gdzieś być na radarze klientów, nie, nie powtarzać tego samego co reszta świata, tylko zrobić to trochę po swojemu. Także powiem ci, byłem w szoku. Jak w pewnym momencie byłem jesienią jesienią zeszłego roku, byłem na konferencji TEDx w Koszalinie i tam, nie wiem czy słyszałeś tę historię u mnie w podcaście, bo to nie, ten... Nie, 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 nie. A, no to, to, to słuchaj, to, to ci powiem, bo, bo odjechałem. No i tam... W, w, było, było sporo prelegentów, gdzieś tam z częścią się spotkaliśmy wcześniej wieczorem w hotelu, część dojeżdżała w dniu już konferencji i po moim wystąpieniu, które było w taki, w pierwszym takim secie, bo to były takie trzy czy cztery bloki, więc ja występowałem w pierwszym bloku i po tym moim wystąpieniu wchodzę do garderoby, żeby tam wiesz trochę ochłonąć, wchodzę i widzę tam człowieka, który dojechał właśnie, jednego, jednego z prelegentów, który właśnie dojechał, ja wiedziałem kto to jest, więc byłem zaskoczony, jak on tak, wiesz, spojrzał na mnie jak wszedłem i mówi o cześć, słuchałem twojego wystąpienia jak tutaj jechałem, bo to była transmisja online, super wystąpienie. Ja mówię dzięki. A on mówi, a tak w ogóle to też słucham twojego podcastu, czasem i dostaję twój newsletter. I wtedy totalnie odjechałem, dlatego że tym człowiekiem był mistrz olimpijski Mateusz Kusznierewicz. I stwierdziłem wow, znaczy jak. I później go pytałem w ogóle na, na afterze tam rozmawialiśmy. Ja mówię, kurczę, ale co ci daje ten mój newsletter? Znaczy, jakby gdzie, wiesz, jakby, jaki, jaki tu jest punkt wspólny? On mówi, wiesz, co no ja się zajmuję też różnymi tematami takimi biznesowymi, marketingowymi, robię wystąpienia dla firm i to są rzeczy, które mnie interesują, które, które mnie też kręcą i, i jakby zawodowo też w tym kierunku idę poza sportem, więc. Zawsze, zawsze tam coś fajnego znajdę u ciebie. I pomyślałem sobie kurczę to jest, to jest niesamowite. W ogóle to, to jest też taka, taka gwiazdka przy tworzeniu treści. Kiedy tworzymy treści i one gdzieś tam sobie idą w świat to my widzimy liczbę wyświetleń czy tam odsłuchań czy jakieś liczbę lajków czy no w social mediach jakieś komentarze. Ale tak naprawdę to jest bardzo taka powierzchowna wiedza. Znaczy te, te, te liczby same Pomijając komentarze. To same liczby nie dają nam żadnej wiedzy o tym, kto tam jest po drugiej stronie. I największa magia dzieje się wtedy, kiedy gdzieś później trafiamy na te osoby. Bo bardzo często te najbardziej interesujące osoby, one są, one są zajęte. One nie będą nam tam zostawiać komentarzy na YouTubie czy coś tam, dlatego że po prostu no, nie mają na to czasu. Ale jak się trafi taka okazja, czy jakaś konferencja, gdzie się spotkamy, jakieś targi, czy jakieś inne wydarzenie. To, to jest niesamowite, kiedy odkrywamy tych naszych odbiorców, i myślę, że dla samego tego uczucia fajnie jest dzielić się wiedzą. No, z dzieleniem się wiedzą jest masa miłych i przyjemnych historii. To ja tak na koniec zakluczę historyjką moją, taką śmieszną. I zwoił do mnie klient, pitu pitu, 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 tam o szkoleniach, i tak mi cały czas nie dawało spokoju, bo coś miał w tle grającego, nie? Ale miałem wrażenie, że to ja siebie tam słyszę, ale to tak wiesz, nie byłem pewien, bo to taki był taki jakiś pogłos i tak dalej. Ja w pewnym momencie mówię, Panie Marku, mam pan mi powie konkretnie, co to tam z tyłu leci, mnie, bo mnie to rozprasza, nie? A on mówi, no jak? No mam jeszcze pana na telewizorku odparonego, nie? I wiesz się okazało, że mój kanał na YouTube mieli zapętlony se w firmie leciał. I mam mnóstwo, wiesz, takich też miłych, e, miłych sytuacji związanych z tym. Więc tak zakluczając nasz odcinek, mam nadzieję, że Marek przekonał Was do tego, dlaczego warto jest dzielić się wiedzą, do czego ja też gorąco Was zachęcam. E, tobie, Marku, mega dziękuję za, za naszą rozmowę. Podlinkujemy e, stronę Solo Przedsiębiorcy Pod Spodem, podlinkuje też Marka e, Podcast i podlinkuje też od razu kanał na YouTube, no bo to można skorzystać z tych trzech miejsc. Do newslettera gorąco Was zapraszam. A tobie, Marku, jeszcze raz gorąco dziękuję. Dzięki wielkie za zaproszenie. Było bardzo miło. Powiem ci, miałem trochę obawy, dlatego że czasem jest tak, bo ty nie wysyłasz gościom pytań wcześniej, tylko rzeczywiście ta rozmowa jest taka bardziej spontaniczna. I czasem jest tak, że takie osoby, które. Znaczy, trzeba, trzeba mieć pewne takie cechy też charakteru, żeby udźwignąć taką rozmowę. Bo czasami. Słyszę takie rozmowy głównie w anglojęzycznych podcastach. I to jest takie, wiesz, takie o wszystkim i o niczym, takie pływanie i tak dalej. Ale, ale rzeczywiście masz coś takiego, że potrafisz wyciągnąć ciekawe wątki, słuchasz rozmówce, i, i dzięki temu ta rozmowa, mam wrażenie, nie tylko dla mnie będzie ciekawa, ale dla odbiorców też także wielkie dzięki. Super. Dziękuję ci ślicznie w imieniu swoim i naszych słuchaczy. Siemano.